teraz będzie mówił dr Konrad Popławski, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. To zajmiemy się tematem, już go anonsowałem na antenie o godzinie 7:07, że odejdziemy od tematów bieżących i zobaczymy, jak działa świat nie tylko na Białorusi, nie tylko w polskiej polityce. Niemcy i Chiny. Wywołał pan doktor pewne poruszenie w polskim dyskursie eksperckim na temat tego, jak głęboko Niemcy znaleźli się w niezbyt przyjemnym objęciu chińskiego smoka, że w zasadzie niemiecka gospodarka już jest uzależniona od państwa środka. Jak głębokie jest to uzależnienie i co to oznacza dla samych Niemiec? Uzależnienie jest całkiem głębokie i szczególnie zaskakująca jest dynamika wzrostu tego uzależnienia, ponieważ jeszcze jakieś 20 lat temu Chiny to był zaledwie dopiero 15 eksportowy rynek dla Niemiec. Teraz obecnie jest trzecim najważniejszym rynkiem, a w przypadku motoryzacji to już jest rynek absolutnie kluczowy. W przypadku samego na przykład Volkswagena 40% samochodów wyprodukowanych na świecie sprzedawanych jest w Chinach, więc to uzależnienie jest po prostu już bardzo mocne, zwłaszcza że mówimy o branży kluczowej z punktu widzenia rozwoju Niemiec, 5% PKB Niemiec, która ma też olbrzymie wpływy na niemiecką politykę, na Niemcy same w sobie i na niemiecką gospodarkę. Ale z drugiej strony pierwsza myśl, co w tym złego? Olbrzymi rynek, warto eksportować, tylko się cieszyć, jeżeli niemieckie towary, niemieckie firmy mogą inwestować, towary mogą jechać i na ten coraz bardziej zasobny, coraz chłodniejszy chiński rynek trafiać. Wielu by marzyło sobie, aby wrota do Chin były przed ich gospodarką otwarte. Rzeczywiście pan redaktor nawiązuje do kontrowersji, które wywołał mój ostatni artykuł. W zasadzie to nie ma nic z tym złego, oprócz dwóch może względów. Po pierwsze, no jednak mówimy o Niemczech, które uznają się, które same w sobie jednak mają taką retorykę, też tak o sobie piszą i tak wygląda debata, to jednak promują się jako pewnego moralnego lidera świata, tak? I drugi problem, który pojawia się w tej polityce niemieckiej, to jest, że jednak kryje się za tym pewna myśl, taka analityczna niemiecka, powstała jeszcze w latach 70., zmiany państw autorytarnych poprzez zbliżenie ekonomiczne. I ja tu zadaję tak naprawdę takie pytanie, czy zmiana nie następuje w drugą stronę, czy jednak, owszem, nie da się zupełnie wykluczyć handlu czy inwestycji z krajami także autorytarnymi, które jednak nie przestrzegają praw człowieka, ale jednak powstaje pytanie zasadnicze, czy gdy biznes zamienia się w uzależnienie i tak naprawdę wiele z naszych kluczowych firm, które doskonale wiedzą, jak prowadzić lobbying w kraju macierzystym, staje się absolutnie zależny, tak jak na przykład Volkswagen od państwa autorytarnego, w którym no jednak komunistyczna partia Chin też wie, jak tego typu instrumenty wykorzystywać, to czy przypadkiem nie następuje zbliżenie, ale nieco w drugą stronę, czyli po prostu czy Niemcy nie stają się trochę bezradne w obliczu licznych wyzwań globalnych powodowanych przez Chiny i politykę chińską? Bezradne znaczy, że Chiny robią globalnie to, co chcą, coraz bardziej pokazują, że nie są już skromnym, pokornym państwem w Azji, które jest na dorobku, tylko że są mocarstwem, które ma swoje interesy i brutalnie potrafią te interesy egzekwować, a jak rozumiem Niemcy, czyli tym samym trochę Unia Europejska jest bezradna, bo jeżeli będzie zabierała głos, to wtedy straci pieniądze. Zdecydowanie po prostu Niemcy poprzez te swoje znaczące wpływy w Unii, jeśli stają się zakładnikiem pewnej branży właśnie motoryzacyjnej, to w ten sposób cała polityka Unii wobec Niemiec może zostać, cała polityka Unii wobec Chin może zostać dość radykalnie ograniczona i troszkę stać się bezzębna. I to widzimy w obecnym czasie, kiedy mi się wydaje, że doszliśmy do takiego poziomu, że polityka Unii wobec Chin mogłaby być bardziej asertywna i być może powinna być, że jednak ta natura relacji ekonomicznych, ona ewoluuje trochę w niekorzystną stronę, ponieważ Chiny bardzo się wzbogaciły, bardzo, bardzo podniosły swój poziom technologiczny i to wiele z tego stało się za pomocą dosyć kontrowersyjnych metod, czyli po prostu wycieku technologii, czyli po prostu kradzieży wartości intelektualnej, stosowania bardzo agresywnych działań merkantylistycznych i też manipulacji kursem walutowym.
to pytanie, czy tak naprawdę nie warto jednak troszkę się zamknąć na Chiny, dopóki jednak one nie dostosują tej swojej polityki do tych warunków globalnej gry, dopóki, jak to się mówi na Zachodzie, nie powstanie takie jedno boisko, jedne zasady gry. Ponieważ w obecnym przypadku na przykład Europa Środkowa częściowo traci na tym, ponieważ my do pewnego stopnia rywalizujemy z Chinami o te same inwestycje z globalnych koncernów przemysłowych, ponieważ taki koncern ma często do wyboru, czy pójść do Chin i eksportować stamtąd na rynek europejski, czy być może ulokować inwestycje w Europie Środkowej. No i z naszego punktu widzenia taka zupełnie otwarta polityka wobec Chin, taka trochę otwarta na przestrzeń, no jest niekorzystna jednak. Zwłaszcza tak jak mówię, że jak weźmiemy jeszcze te wszystkie skutki uboczne rozwoju chińskiego i metod, przy jakich to się odbywa. Przy telefonie Poranka Wnet dr Konrad Popławski, ekspert ze Ośrodka Studiów Wschodnich, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego. Panie doktorze, ale czy da się już uzależnienie w tym przypadku Niemiec, bo ten kraj mamy na naszym warsztacie radiowym od Chin, czy już można to uzależnienie przełożyć na straty ekonomiczne, bo to, że są straty polityczne, to wiemy, to łatwo jest zrozumieć, ale czy Berlin zaczyna tracić ekonomicznie na tym, że tak bardzo powiązał się technologicznie z Chinami? Znaczy, tak naprawdę straty w obszarze technologii już będą i już przekładają się na straty ekonomiczne. Już parę lat temu powstał taki raport Fundacji Bertelsmanna, który pokazywał, że tak naprawdę Niemcy coraz bardziej rywalizują z Chinami na rynkach trzecich, już nie tylko tam w Chinach czy w Unii Europejskiej, i że Chińczycy powoli mogą dogonić poziomem rozwoju technologicznego część niemieckich firm. Oczywiście niemieckie firmy są jeszcze dość mocno bronione przez silną markę. Marka Made in Germany naprawdę bardzo dobrze sprzedaje się w świecie. No ale to już w tych nowszych technologiach typu samochody elektryczne czy jakieś te maszyny, które wymagają bardziej cyfrowych rozwiązań, to już tak Niemcy wcale nie przodują. A drugi element tego jest taki, są też, drugim elementem tego są także względy bezpieczeństwa, ponieważ teraz jesteśmy w trakcie rozstrzygnięć najważniejszej, wydaje się, kwestii w ostatnich latach, czyli w którą stronę Niemcy mają się skierować w kwestiach 5G, czy wybrać jednego z europejskich czempionów, czyli Nokia albo Ericssona, czy być może też utrzymać bardzo wysoki udział w rynku firmy Huawei, która do tej pory była liderem rynkowym. No i tutaj pojawiają się olbrzymie problemy ze względami bezpieczeństwa, ponieważ my nie do końca nie jesteśmy pewni, jaką część danych w tym systemie Chińczycy będą kontrolować, ponieważ internet 5G to już będzie bardzo nowoczesna technologia, która będzie ogarniać całą gospodarkę, ponieważ będzie to tak zwany też internet rzeczy. Każda rzecz będzie się komunikować z siecią, żeby koordynować swoją pracę z innymi maszynami, robotami, rzeczami i urządzeniami. I w takich warunkach jednak zaufanie firmie, zgodnie z chińskim prawem podlega organom bezpieczeństwa, no to jednak to jest potężne wyzwanie i sami Niemcy zdają sobie z tego sprawę, ponieważ tak jak pisałem w analizie, niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także wywiad są przeciwni wchodzeniu z Huawei aż w tak głębokie partnerstwo. To jest istotny element relacji, bo tutaj jeszcze wchodzą Stany Zjednoczone, które gdzie tylko mogą starają się powstrzymać ekspansję Chińczyków, ekspansję Huawei, mówiąc po polsku, szczególnie w technologii 5G. A jeszcze bym się zapytał o te relacje w drugą stronę, bo to, że niemieckie firmy weszły na rynek chiński, że tam inwestowały, to oczywiste, ale w ostatnich latach zdaje się, że strumień inwestycji już idzie w drugą stronę i to raczej Chińczycy chcą przejmować niemieckie firmy niż odwrotnie. Tak, w ostatnich latach rzeczywiście taki trend był obecny, zwłaszcza od czasu przejęcia, co symbolizował przykład przejęcia firmy Cooka, niemieckiego lidera technologicznego w obszarze produkcji robotów przemysłowych, czyli bardzo nowoczesnych robotów, które też bardzo mocno są prężone w pracę przedsiębiorstw, ponieważ one zbierają też często
wszelkie dane z procesu produkcyjnego i to był swoisty szok dla Niemiec. I tak naprawdę od tego czasu, do tego czasu w zasadzie, jeśli chodzi o inwestycje chińskie, to panowała w Niemczech, panowała pewna wolna Amerykanka, ale teraz rzeczywiście trochę Niemcy przykręcają kurka, z tym, że jest to olbrzymi problem, ponieważ w związku z taką jednak pewną, pewnym paradygmatem założycielskim Unii Europejskiej, jednak pewną otwartością na inwestycje również spoza Unii, no jest to dosyć trudny proces, dlatego trochę po latach debat wprowadzono taki instrument monitorowania inwestycji spoza Unii. No i teraz jesteśmy na etapie sprawdzania, jak ten mechanizm będzie funkcjonował. Unia Europejska wymyśliła taki mechanizm, że rzeczywiście przygotowała zestaw pewnych narzędzi, żebyśmy dokładnie wiedzieli, kto stoi za różnymi inwestycjami na rynku unijnym. I czy inwestycje w pewnych sektorach nie przynoszą jednak więcej strat niż korzyści? Tak. Konkludując, w tej chwili w Berlinie, ale także w innych stolicach europejskich jest świadomość, że biznes czy pełna otwartość na współpracę, interesy z Chinami to kowny kierunek? Wydaje się, że ta świadomość narasta, ale jest też troszkę jednak bezradność, ponieważ jest olbrzymie przekonanie, że jednak rynek chiński jest strategicznym już rynkiem, a po drugie, że wciąż są olbrzymie perspektywy wzrostu na nim, co jednak nie jest takie pewne, bo tak jak mówiłem, Chińczycy oczekują najnowszych technologii, Niemcy są jednak silniejsi w tych bardziej tradycyjnych technologiach i technologiach przemysłowych. No i pytanie, czy rzeczywiście te dalsze relacje będą się rozwijać tak harmonijnie jak do tej pory, zwłaszcza, że też opór w samej Unii Europejskiej po obecnym kryzysie pandemicznym też narasta wobec Chin. To widzimy we wszystkich krajach, gdzie rzeczywiście wizerunek Chin bardzo mocno tąpnął od czasu pandemii. Za czym, jak to będzie miało relacje na linii Warszawa-Pekin, czy w grupie 17+1, bo taką grupę stworzyliśmy z Chinami w Europie Środkowej i Wschodniej. W 16 roku wielka euforia, w roku 20 grupa co nieco zamarła. No tu warto też podnieść taki argument, że tak naprawdę oceny grupy 17+1 na Zachodzie są bardzo negatywne. Jest to często oceniane jako dzielenie Unii, przy czym jest tym jednak spora dawka hipokryzji, bo jednak patrząc na bardzo ścisłe relacje niemiecko-chińskie, gdzie taki specjalny dialog, spotkania, konsultacje międzyrządowe prowadzone są w zasadzie od 10 lat, no to dlaczego Europa Środkowa miałaby nie prowadzić swojego dialogu z Chinami, skoro ten dialog na poziomie Unia Chiny no jest taki dość mało skuteczny i na razie mało spójna jest ta polityka. Jest to ten wspólny mianownik jest jeszcze zbyt niski, żeby tutaj bardziej liczyć na osiągnięcia w tej mierze. Powiedział dr Konrad Popławski, który był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Mamy godzinę 8:02, to znaczy, że już naprawdę, naprawdę ostatni dzwonek, aby w Poranku Wnet zagościły wiadomości.